Witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku 5 Minuto. Ku zdziwieniu jesteśmy we dwóch. Tak, dzisiaj jesteśmy we dwóch. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o podpórkach, dlaczego jest tyle rodzajów podpórek, do czego one służą i pokazać Wam też nowości produktowe, które dojechały do nas i są już dostępne w sklepach. Może zaczniemy od pierwszego modelu, a właściwie to od trzech dokładnie, bo są trzy, które no, mogą wydawać się takie same, a mogą służyć do czegoś innego. Są to trzy podpórki, które są charakterystyczne ze względu na to, że posiadają wewnątrz swojej budowy gumy. Dodatkowo wszystkie te trzy modele są regulowane, jeżeli chodzi o kąt. Przechył i kąt. Regulacja odbywa się za pomocą przycisku, tak? Naciskamy przycisk i sobie regulujemy. Nie musimy nic odkręcać, przykręcać. Wszystkie podpórki mają ten sam gwint. Na swoim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że tego typu podpórek używam najczęściej łowiąc na rzekach. Z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że na rzece wędkę zazwyczaj stawiam na sztorc i patrząc na to, jak feeder arm mi się ugina, mogę sobie dopasować to, w jaki sposób ma wędka o tą podpórkę się opierać. Drugą rzeczą jest to, że zazwyczaj na rzekach, jak to na rzekach, jest mocny uciąg, co za tym idzie, są silne, mocne ryby i te brania są bardzo dynamiczne. To, że żyłka będzie nam trochę amortyzowała, czy feeder guma, końcówka zestawu, dodatkowo jest jeszcze amortyzowane przez wędkę i przez samą podpórkę. Ze względu na tą gumę, która jest ruchoma, ona też się wygina. Jest zwykła, prosta, z wcięciem i taka jeszcze z tym oczkiem. Więc najpierw powiem o podpórkach przednich. Podpórki przednie. Jak najbardziej stosuję je do Method Feeder i Feedera klasycznego. Co jest ważne i istotne, te wszystkie podpórki są gumowane. Nawet jeżeli będą jakieś silne brania, no to przy takich zwykłych podpórkach, jakie gdzieś tam są, czy cokolwiek, no może nam ten kij uszkodzić. Co za czym idzie, też są żywotne, nie? Kolejną rzeczą, jaką jest, to przy tych podpórkach przednich, tutaj mamy podpórki przednie stricte stosowane do Method Feeder, bądź też feedera klasycznego, bo wiadomo, Method Feeder, czyli wszystkie te silne, mocne brania karpi, czyli mamy tutaj, kładąc sobie wędkę, tak, gdzieś ta wędka nam się zapiera. Jednocześnie są wcięcia pod żyłki, żeby też, z racji tego, że jest to ogumienie, żeby też ta żyłka nam się nie blokowała. Przy każdej podpórce, jaką tutaj mamy, są takie pierścienie gumowane. Takie o-ringi. Takie o-ringi, gdzie możemy sobie dokręcić i ustawić tą podpórkę, więc nie dokręcamy ich do końca, gdzie już nam blokuje jakikolwiek wkręt, ale możemy sobie ustawić ją pod danym kątem. Nie musimy też przestawiać tego feeder arma, więc to jest dosyć ważne i istotne. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to mamy podpórki na dwie wędki. Można sobie położyć jedną krótszą wędkę, drugą dłuższą, tak? One sobie gdzieś tam nie blokują, ale jednocześnie możemy je rozłożyć razem. No i tak samo są tutaj te blokady, tak? Gdzie akurat jestem praworęczny, więc zazwyczaj wędki ustawiam sobie na lewą stronę i jeżeli ryba jest mocne branie tej ryby w prawą stronę, to automatycznie tą wędkę, nawet ku naszemu, nie wiem, niezauważeniu bądź niedopatrzeniu, tą wędkę nam ta podpórka zblokuje. Tylne podpórki. Też mamy właśnie fajne rozwiązanie tych tylnych podpórek, czyli mamy tak zwanego takiego tulipana. Mamy podpórkę w typowe U i mamy podpórkę z takimi tutaj jakby włosami czy grzebieniem, jak to tam nazwać, które nam blokuje dolnik wędki, tak? I tutaj praktycznie te dwa rodzaje podpórek stosuję tylko i wyłącznie w Method Feeder, w momencie, kiedy holuję naprawdę bardzo duże ryby. Bardzo ważne, żeby sobie dobrać odpowiednio tą podpórkę, jak i do przodu, tak i do tyłu, żeby te ryby nam nie uciekały, bądź żebyśmy nie stracili tego sprzętu w postaci wędki i kołowrotka.
No, słowem podsumowania jeszcze chciałbym dodać, że każda z tych podpórek jest tak naprawdę uniwersalna. Do czego będziecie je używać, to już jest tylko i wyłącznie wasza wyobraźnia, bo tak jak ja na przykład już mówiłem o tych podpórkach i używam je na rzekę, tak samo możecie użyć sobie jednej czy drugiej, łowiąc na metodę, i też tutaj będzie blokada wędki. To już jest kwestia tego, jak sobie dobierzecie sprzęt pod swoje własne predyspozycje. Głównie chodzi o komfort i o bezpieczeństwo naszego sprzętu. Także jeżeli ktoś skorzysta z tego, co powiedzieliśmy, to my się cieszymy, a jak chcecie zobaczyć sobie na żywo, jak one wyglądają, to zapraszamy do sklepów stacjonarnych, jak tych internetowych. Serdecznie polecamy. Ja je wszystkie zabieram, one są moje. Nie oddam nikomu.